Piękne podanie od teammate'a i... Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Grand Championa. Dzisiaj zaczynamy z rangą Srebro 1, Dywizja 2. No i już na start mamy widza w lobby, dlatego będzie tutaj na start gierka z widzem. Także no, będzie się działo. A no i w ogóle z komentarzy wybraliście mi, żebym zagrał Aftershockiem, dlatego też nim tutaj jestem. Dla przypomnienia pokażę, jakie mam jeszcze samochody. I co, bez przedłużania dołączamy do gry. W międzyczasie jeszcze przypomnę, że dalej gramy na klawiaturze, ale możemy używać już zarówno boosta, jak i podskoków. Tutaj nasz teammate na start widzę, że chyba jeszcze nie grał meczów rankingowych, ale zobaczymy, jak nam pójdzie. Fajny nic, prawie fajny nick. O kurde, czekajcie, co się na czym robiło i dlaczego to auto brzmi tak, jak brzmi? O kurde, ale dziwny dźwięk ma ten samochód. Nie mogę, muszę pamiętać, że nie mogę niszczyć przeciwników, ani w nich wjeżdżać. To jest ważna rzecz na pewno na początek. No i generalnie fajnie by było wbić jakiegoś wysokiego silvera dzisiaj. Takiego, żeby w kolejnym odcinku już dojść do golda na luziku. A wywalmy piłkę na maksa. O, dobra, mogę zmieniać kamerę. Sobie przypomniałem o tym i sobie też znalazłem klawisz, którym się to robiło. A no i też nie powiedziałem wcześniej, no to... A no dobra, powiedziałem. Ale tutaj fajny nic, prawie zdobywa bramkę. Dobra, może się uda to strzelić? Jednak Marl BG jest bezlitosnym bramkarzem. Dobra. Okej, okay, interwencja i będzie w sumie kontratak. Na chillku to strzelimy, chyba że on to obroni. Dobra, jednak nie obronił. O kurde, też zapomniałem chyba ukryć kontrolera. Dlatego na chwilę macie overlay kontrolera. Widzicie, że się nie rusza, ale kurczę, to zaraz muszę go wyłączyć, żeby wam nie przeszkadzał. Dobra, już wyłączyłem, teraz już powinno być git. Już nie będzie kontrolera, na którym właściwie nie gram na ekranie. Zapomniałem go zupełnie schować. Prawdę mówiąc, zapomniałem, że gram na klawiaturze. To znaczy, no nie, no nie grałem na padzie, ale cały ten odcinek gram na klawiaturze i myszce, ale jakoś zapomniałem, że to muszę przestawić podczas konfiguracji OBS-a. Dobra, strzelmy czwartą bramę. Albo nie strzelmy, bo tutaj Broly Pro jest profesjonalistą. Okej, okay, strzelamy czwartą bramkę, już chciałem powiedzieć piątą, ale to jeszcze nie teraz. No i udało się wygrać poprzez poddanie przeciwników. Jak widzimy, to był chyba pierwszy mecz rankingowy naszego teammate'a. No, dostał dosyć sporo MMR-ów, ale zagramy jeszcze raz. O, w sumie tylko ja tutaj miałem rangę w tym lobby. Kolejne spotkanie, Floy Noah. Jakie krótkie nicki w ogóle. Oni są w party? Tak, są w party. Albo może to jest jakaś zagadka. Flonow. Nie mam pojęcia, ale rzadko się spotyka takie krótkie niki. Jeszcze dwa w jednym teamie. Oła, ale dostaliśmy kopniaka. Dobra, fajny nic nam podał, a ja może strzelę to? Nie strzelę, zostawię fajnemu nicowi, który no tutaj nie za bardzo kamerowałem tę bramkę, ale jak widzimy świetnie wykończył. Dobra, i gol ze wznowienia, może nie tym razem, ale... Ale zaraz to się wszystko może zdarzyć. Dajesz fajny nic. Bang! Prosto do bramki. No i okej, chyba przeciwnicy się już poddali i czekają na 3.30, żeby móc się poddać całkowicie, wyjść z meczu, więc ja sobie wezmę piłkę do defensywy i poczekamy. Dobra, jeden rywal już stracił połączenie, drugi też wyszedł. No i tak właściwie szybko mecze z widzem przeleciały. No i dobra, tutaj jeszcze na zakończenie fajny nic, pozdrawiam mamę, tatę i siostry. Ciekawe ile ma tych sióstr, ale co najmniej myślę dwie, jak napisał w liczbie mnogiej, ale tutaj dedukcja. I pora powrócić do naszej samodzielnej drogi ku zagładzie Silvera. I kolejni przeciwnicy, to my razem jesteśmy sami. Też jakbyście się pytali, dlaczego właściwie tak rzadko gram z widzami w tej serii. W sensie tak rzadko, no w każdym odcinku planuję grać, ale na przykład tylko dwie gierki, a nie więcej. To jest głównie przez to, że jak jesteśmy z kimś w drużynie, to dostajemy mniej punktów za zwycięstwo. I na przykład wtedy dostałem za te dwa mecze tyle punktów, ile za jeden wygrany mecz normalnie z randomem w drużynie. Więc ta seria by się jeszcze bardziej dłużyła. Jeszcze więcej czasu bym spędzał na niskich rangach. I to jest takie, no nudne by to było moim zdaniem. Dlatego lepiej zagrać sobie jakiś jeden meczek z widzami na odcinek, czy tam dwa meczyki w sumie. Tak po prostu, żeby sprawdzić co u kogo leci i żeby każdy mógł sobie wystąpić na odcinku ewentualnie. Dobra, ładujemy tę bramę, albo nie ładujemy, bo nie mam za dobrej kontroli na klawiaturze. Też jak się tak wyrobimy, to w przyszłym sezonie, jak będzie droga do Grand Championa z trójek, to kurczę... Można na przykład dużo wyżej zajść klawiaturą, nie wiem. Nie wiem jaką rangę byłbym w stanie wbić klawiaturą, ale czuję, że na pewno wyżej niż chociażby tego golda. Podbijmy piłkę tak do uderzenia, ustawmy. I cyk, kopnięcie. To myślę, że ma duże szanse wejść, ale jednak Szkębę Horbica obronił. Fake?
I tutaj gold. No to już było nie do obrony. Kurde, trochę OP jestem na tym silverze. Sobie dałem dużo możliwości. Może nie powinienem używać czegoś, ale... W sumie co tam? Czy on ma w ogóle flagę Polski z tego co widzę? Ten Stoni? Chyba ma flagę Polski, jak tak od dala patrzę. Podjedźmy do niego. A dobra, jednak nie. Jednak to nie jest flaga Polski, jak bliżej już podjechałem. O kurde, i tracimy bramkę. Dobra, jak to... O kurde, chciałem powiedzieć, jak to dobrze ogarniemy, to będzie gol, ale w sumie nie będzie. Dokładnie, nie będzie. Kurde, ale jest... Ale wylew. Okej, tutaj można uderzyć w fajną piłkę, po prostu się cofnę. Pojadę do przodu i takie coś. Dobra, to nie było fajne uderzenie, ale ta klawiatura tak fajnie symuluje bycie... To granie na klawiaturze tak fajnie symuluje bycie silverem u mnie, bo naprawdę nie mam tu żadnych umiejętności mechanicznych i muszę awansować rangą, więc to naprawdę można się wczuć. Także faktycznie pod kątem umiejętności mechanicznych to wyglądam jak typowy silver aktualnie. Dobra, wprowadźmy już piłkę do bramki. No nie wierzę, i takie coś będzie bramką. Ale chociażby co do takich wznowień, to jak widzicie, wystarczy tutaj używać boosta i jechać w kierunku piłki. Ewentualnie zrobić jakiś flip w piłkę na samo zakończenie i to naprawdę już jest niezniszczalne wznowienie na tej randze. Dlatego jeżeli ktoś ma silvera czy tam brąza, to niech po prostu sobie nakieruje auto w kierunku piłki i klika boosta, nic więcej. Dobra. O kurczę, ale kopniak. Ale tutaj jeszcze bramka. Brain Huntera. No nie, i tracimy gola? Albo tak, dokładnie, tracimy gola na 6-2. Ale mijanka, ale wszystkich porobiliśmy tym jednym uderzeniem i 7-2. W sumie to auto wygląda jak taka strzałka, co celuje w piłkę. Czy też niektórzy chyba nazywają tego aftershocka samolotem, z tego co zauważyłem. No generalnie ciekawie wyglądające auto, nie można powiedzieć, że nie. I dobra, ostatnia akcja w meczu. No, strzał w słupek, ale wygrywamy 7-2, także całkiem pewnie. No i tutaj dla odmiany plus 11 MMR-ów, czyli tak jak mówiłem, za jedną wygraną dostaliśmy tyle punktów do umiejętności, ile za dwie poprzednie. O kurde, teraz sobie zdałem sprawę z kolejnej wtopy w tym odcinku, bo nie zmieniłem malowania auta na srebrne, na silverowe. O kurcze, to zaraz będzie trzeba to nadrobić. Dobra, może zdążymy? Dokładnie, 1-0. Ale klepka z teammate'em. Niesamowite. I teraz myślę, że on to strzeli bez problemu. Jest play, serio strzelił. Kurde, tak to powiedziałem żartobliwie, a on to serio wykończył. Na tym silverze jednak trochę bardziej ludzi ogarniają niż sądziłem. To chyba, że są takie chwile jak teraz. I teraz. Ale na ogół nie jest tak tragicznie, no. Kopnijmy piłkę obok bramki, bo w bramkę to by było bez sensu przecież. To jest strategiczny dribbling. I może uderzenie. Może wejdzie, a nóż. Dobra, jednak nie. Okej, typie, nie ruszaj tego i będzie pięknie. No dobra, nie ruszył, jedynie nabrał mnie, że ruszy. I cyk, 2-0, albo nawet 3-0 w sumie. Dobra, to będzie trzeba dobić, dlatego, no jeszcze bumpnąłem naszego teammate'a, żeby on tego przypadkiem nie dobił. Ja tu się chcę jeszcze zabawić, crossbar challenge, jak Ronaldinho. Dobra, popierdzielamy po pełnej. Bang. I teammate to strzela na 4-0. I cyk, nie no, tutaj myślę, że już w tym meczu się nic nie wydarzy, dlatego jak się przeciwnicy nie poddadzą, to po prostu będzie cięcie do zakończenia spotkania. O, w końcu się poddali przeciwnicy, ale ulga. O, i nasze auto od razu wygląda lepiej. Dobra, teraz już jesteśmy prawdziwymi silverami. Malowanie za silvera, a nie jakieś brązowe. Jeden przeciwnik się... Dobra, myślałem, że nie będzie się ruszał, ale jednak się zaczął ruszać. A kopnę piłkę w ten oto sposób, może się wywalą. O kurde, czy tu się zdarzyło coś takiego, że tamten lekko odbił piłkę i nasz to wybił? Czy mi się tylko wydaje? O nie! O kurcze, ale fejki tutaj są mocarne. Zaufajmy teammate'owi, że on to strzeli. Nie wpierdzieliliśmy mu się w piłkę, no i zdobywa punkt na 1-0. Pozwólmy mu zaatakować trochę. Uzdolniony ofensywnie teammate prawie drugi punkt zdobył. Ale może teraz już serio zdobędzie? Halo, gdzie jesteś? Dobra, on jest cofnięty na maksa, to ja uderzę piłkę. I to będzie bramka. Okej, nie wiem, czy on się nie rusza, czy gra jako bramkarz, ale nasz teammate postanowił zagrać fair play i nie strzelić im bramki. Kurczę, ja naprawdę nie odróżniam tego, czy oni grają jako bramkarz, czy po prostu są AFK, ale oni po prostu grają jako bramkarz. Okej, jest pusta bramka, ale no, tak samo jak na padzie, tak i na klawiaturze mi to ciężko się strzela. Ale teraz myślę, że bez problemu już wykończymy. No, bez problemu, tak jak powiedziałem.
I 5-0, już nawet nie będę tego dobijał, chyba że przeciwnik, w sensie teammate, postanowi to ukraść. O kurde, ale groźna sytuacja. Podwójny podskok i easy saving. Tutaj samobój na zakończenie. No i też tutaj mi się wydaje, że już więcej się nie wydarzy, dlatego cięcie do zakończenia spotkania będzie wskazane. Ten już jeździ, tylko mnie chce bumpnąć. Co za koleś w ogóle. Jego jedynym marzeniem jest bumpnięcie mnie. Ale dobra, zwyciężamy po raz kolejny. Jak widzicie, dzisiaj naprawdę ekspresowo idą te gierki. No i w sumie chyba na moim ulubionym stadionie kolejna gierka. Nie wiem czemu o tym powiedziałem, ale po prostu tak zwróciłem uwagę, że jest ładny. Okej. Mijamy pierwszego przeciwnika. Drugi chyba z wrażenia się nie rusza. A jak się nie rusza, to prawdopodobnie będziemy mieli ograniczenie sterowania. Jeżeli wywali tego drugiego przeciwnika, a dobra, jednak zaczął się ruszać, bo już chciałem powiedzieć, że sobie zablokuję rzeczy pewne i będę cofnę się tak jakby do brąza umiejętnościami. Syk, dribbler. Ale jednak ziemniak to obranił bez problemu. Ła! Trzeba on jeździć centralnie za nami. Nie róbcie tak. Nie no, ten ziomek naprawdę jeździ non-stop 2 metry za mną. Dlaczego? Co jest tego powodem? No niech się ustawi jakoś na pozycję czy coś, a nie jeździ metry za mną. Przecież to nie ma sensu. I na wstecznym, prosto w słupek, do naszego teammate'a znaczy się. Open? Tak jest. 3-0, pusta bramka wykończona. I się poddali. Także tutaj jak widzimy, coraz częściej ludzie stosują tę zagrywkę, wiedzą, że można się poddać, nawet bez wychodzenia z meczu. Srebro 2, dywizja 2, także lecimy do przodu. Kolejny mecz. Tym razem nas dołączyło, bo tam w trakcie szukania zauważyłem, że nie wiem, czy to kwestia serwerów, czy czego, ale już parę razy nie dołączyło mnie do spotkania. W sensie nie to, że mnie nie dołączyło, tylko kogoś innego nie dołączyło. Ale trudno, działa już. Teraz jest dobra okazja, żeby zrobić kontratak. I tak też się dzieje, 1-0 dla nas. Chyba, że coś się wydarzy. Dobra, nic się nie wydarzyło. Dajesz teammate open. Teammate? Aha, dobra, on jest bramkarzem jednak. Ciekawe, czy cały mecz będzie chciał być bramkarzem, czy tak o sobie pojechał teraz. Okej, mamy pustą bramkę, to może ją strzelmy dla bezpieczeństwa, bo widzę, że tutaj może nie być wsparcia drużynowego. Mam nadzieję, że pojedzie do wznowienia, ale jakoś mu nie ufam. Dobra, trafił w piłkę i to całkiem dobrze, nawet wygrał wznowienie i prawdopodobnie padnie po tym bramka, dokładnie, 3-0. Jednak to kozak jest, Xavier Kozak Ramon. O kurde, ale tutaj ghost hit był, czyli na moim ekranie pokazało się przez chwilę, że on uderzył w piłkę, a w rzeczywistości potem ją cofnęło. Nic takiego się nie wydarzyło. Ej, w sumie mam plan. Jak wygrywamy mecze, to spróbuję być takim drużynowym ziomkiem i będę podawał do naszych teammate'ów cały czas. Ciekawe, czy to ma jakiekolwiek szanse. Dobra, z tego co widzę, to zapomniałem o jednym etapie. Jak będziemy na jakiejś platynie i wyżej, to będę podawał do teammate'ów, bo aktualnie to oni jeżdżą jakoś randomowo, zupełnie się nie wystawiałem na pozycję, ale spróbujemy tak zagrać już na wyższej randze. Czyżby to był samobój? Nie no, to jest jednak pełna kontrola tego gracza. Ciekaw jestem, czy w tamtej sytuacji była pełniejsza kontrola, czy gacie, po tym jak już uderzył w piłkę. Dobra, musimy to przyjąć. Sobie skręcę troszeczkę do boku i to będzie... Dobra, nie będzie tego, bo się bumpną w piłkę i to obronią jakoś. Ale leci tutaj dośrodkowanie do nas, jednak wybijają, także umiejętności są. Piękne podanie od teammate'a i... Kurde, już myślałem, że to obronią, ale na szczęście wlazło. Tutaj drużynowe zagranie. Jeden przeciwnik już opuścił mecz, także może się poddają, albo się nie poddają. Po prostu tutaj jest jeden walczak, to ja nie będę używał przyspieszenia ani podskoku, ale no dobra, w sensie podskoku, pod flipa nie będę używał, bo pojedynczy podskok mogę. Ale że ten ziomek się nie poddaje, to naprawdę jakiś koneser. I podanie do teammate'a, który to bezlitośnie, jako interwencja, kurde, srebrak, już widzę dlatego nie, już widzę dlaczego on nie wyszedł, po prostu jest tutaj błyskotką, chce się popisać. Czemu miałem przez chwilę ostrzeżenie, że mnie wywali za brak aktywności, jak non-stop jadę? Co to miało znaczyć w ogóle? Dobra, za karę strzelmy bramę, albo nie tym razem. W ogóle odkryłem nowy half-flip, widzieliście to, co się stało? To są umiejętności na najwyższym poziomie. I jeszcze double tap Sabriego. Ale niesamowite zagranie. No, sztuka dla sztuki. Piękny freestyler Sabri.
Ole, przeskok nad piłką. Nie no, naprawdę, tutaj fejki są na wyższym poziomie. Ale na szczęście wygraliśmy. O kurde, w drużynie mamy gościa, co już był w goldzie. Przynajmniej ma nagrodę za golda. Ma też duży ping, ale się chyba ustabilizował. No i się mecz nie odbędzie. Dobra, nieważne. Mafrix też będzie okej. Okay. W ogóle, czemu mamy w drużynie gościa z nickiem Mafrix? W enemy jest X-Matrix? Nie, X-Matrix. Co to są za nicki? Takie mega podobne. Oła, ale kopa dostaliśmy. Ale on to chyba strzela, tak że będzie można wybaczyć. Dobra, nie tym razem. Nie no, nasz teammate wydaje się jakiś taki smurfowaty z tego, co się porusza. Zdobywa już pierwszy punkt? Tak jest. Proszę, obrań typie. Tak jest! O-o. Dobra, jest niebezpiecznie, ale na szczęście byliśmy w parę. I bum! Nie no, teraz myślę, że uderzymy piłkę w ten sposób. Nie no, to było chyba za dobre jak na Silvera, ale... I znowu nie wiem, czy on ma awka, czy gra jako bramkarz, ale chyba tym razem ma awka. Ciężko powiedzieć. Dobra, fake. Oh yeah. I nie umiem tego strzelić, bo nie mam drifta i nie wiem, jak się używa strzałek, czy tam WSD. Podanie do teammate'a, przeciwnik wyszedł, także ja już nie używam umiejętności. W sensie, cofam się do brąza jeszcze raz. No i stare czasy, jak nie mogę przyspieszyć, żeby kopnąć piłkę, ale chyba będzie samobój. Poważnie. Nie mogłem boostować, żeby uciec przeciwnikowi, ale ten to właściwie strzelił sam. Co to było? O-o! Czekajcie, bo nasz teammate postanowił się też cofnąć, ale jesteśmy na posterunku. Nie no, co to było? To nie jest zagranie Silvera, co on teraz zrobił. On ma takie przebłyski geniuszu, a potem wraca sam do siebie. Dobra, fake. Dobra, zapomniałem, że jeszcze swojego trzeba okiwać i przez przypadek zboostowałem. Czy będzie sam na sam strzelone przez X-Matixa? Nie tym razem, niestety. Znowu zabrakło... Czemu mnie wywala za brak aktywności? O co chodzi? Przez to, że cały czas do przodu jadę po prostu? Dobra, ważne, że wygrywamy i mnie jeszcze nie wywaliło. Chyba ostatni mecz na dziś. Gramy na Adiego. Adi Pro. To jest Polak i to jest chyba nasz znajomy Adixox, tak mi się kojarzy. Legendy głoszą, że on nocami i dniami gra też na swoim drugim koncie, gdzie jest tak naprawdę nubkiem. Ale za to strzelimy pierwszą bramkę. Co, oni się już nie ruszają? Dobra, strzelmy gola i tak. Ale co to ma być? Od samego początku, chociaż tutaj Adi Pro się przebudził na chwilę. Dobra, zaczęli się ruszać jednak. I cyk, przebity przeciwnik. I teraz... Bang! Mocne uderzenie przy słupku. I Adi Pro zrage-quitował. No nie wytrzymał presji, więc chyba będzie jeszcze jedno spotkanie. Pojedynczy podskok. Nie mogę używać boosta ani flipów. Dobra, chyba to sobie zaraz odblokuję, bo jeszcze przegramy ten mecz. Dobra, pusta bramka i raczej już tego nie obroni, dokładnie. I w sumie ten drugi przeciwnik też się już poddał, to zagrajmy jeszcze jedno spotkanie dzisiaj. O kurczę, ten random chce z nami dołączyć do drużyny, ale się podziało. Na wszelki wypadek wyjdę na trening, bo jeszcze coś kliknę. No i dobra, teraz już chyba na pewno ostatni mecz w odcinku. Jeżeli wygramy, to dołączymy tutaj do grona tego szlachetnego, każdego innego gracza na sesji i przebijemy barierę 400 MMR-ów. Dobra, będzie trzeba z tego zdobyć zaraz bramkę. Albo nie, czekajcie, bo mamy bramkarza w teamie. Mam nadzieję, że bramkarza, a nie awka. Dobra, rusza się, czyli jest po prostu bramkarzem. Kopnę mocno piłkę, może coś się stanie. Nasz teammate do tego najeżdża z tego co... O kurcze. O nie, ja tego nie obronię przecież. A dobra, spadnie to na ziemię. Ale fart, myślałem, że to będzie leciał gdzieś pod poprzeczkę, to wtedy by było przerąbane. Ale też generalnie w takich sytuacjach nie panikujcie i lepiej poczekajcie, aż ta piłka spadnie, bo jak wyskoczycie, to już jest jedna ryba. Po prostu nie obronicie tego raczej na tej randze. Dlatego spokój jest najważniejszy. Dajesz Joker, jedziesz! Ale on tutaj dyga się chyba przed tą piłką, a on ostatecznie wyjechał. I dośrodkuje? Tak jest! Nawet to był samobój, nawet on powiedzmy, że strzelił, tylko z użyciem przeciwnika. Okej, okay. To będzie gol 3 do 0, dokładnie. No i już jeden przeciwnik przestał się ruszać, także prawdopodobnie zaraz się poddadzą. Muszę się przyznać, że trochę zbyt OP zrobiłem sobie te umiejętności. Powinienem jednak nie używać tego przyspieszenia chyba. No ale trudno, już tak jest, to tak będzie. Przynajmniej teraz jak... No dobra, tracimy gola. Ale teraz jak jesteśmy 1-2, to nie będę używał przyspieszenia. Myślę, że tak będzie sprawiedliwie. Tak powinienem chyba całe srebro robić. Dobra, podajmy piłkę na środek. A nóż nasz teammate tam będzie? Dobra, chyba trochę przesadziłem. I czy to wykończy? Dobra, nie tym razem, ale zaraz myślę, że poprawimy. Podwójny wyskok i jest 5 do 1. I chyba już to...
ta bramka zakończy dzisiejsze spotkanie, a nawet odcinek. No i co? Przeciwnik nie zdecydował się poddać, ale to sobie przeczekaliśmy w bramce i zwyciężamy. Okej, super, udało się jeszcze wbić dywizję czwartą, także jest naprawdę dobrze. Tak się prezentują moje statystyki pod koniec kolejnego odcinka, już dochodzimy pomału do 50% wygranych. No i co? To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zachęcam oczywiście do zostawienia subskrypcji oraz proponowania samochodu do nowego odcinka. Ja już nie będę przedłużał. Elo, elo.